Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce. Zapraszam Państwa na prognozę odnośnie miłości na miesiąc maj bieżącego roku. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam ciekawego przekazać. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa poznać kogoś wartościowego w miesiącu maju. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam w maju dla naszych koziorożców partnerskich. No dobrze. Co myślicie na temat swojego partnera? Co o nim myślicie? Co czujecie? Co czujecie do swojego partnera? Ok. I jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? I teraz tak. Co o Was myśli Wasz partner? Co do Was czuje Wasz partner? I jakie są jego zamiary w stosunku do Was? Dobrze. Teraz, jak Wy traktujecie swojego partnera? Jak Wasz partner traktuje Was? Co lub kto Was łączy bądź dzieli? Czy to jest jakaś osoba, czy jakaś sytuacja? Co jest między Wami ogólnie? I teraz tak, najbliższe dni maja, jak będzie się układało między Wami? Połowa miesiąca. I koniec miesiąca. Jak będzie między Wami? Ok. I w tle czytania mamy kartę wisielca, czyli jakieś przemyślenia, odkładanie czegoś na potem, zastój. Ok. Myślę, że będzie widać tą kartę. Widać. Ok. No dobrze, moi kochani. W takim razie zaczynamy. Pierwsza karta. Co myślicie na temat swojego partnera? Ja jeszcze może tak tutaj wtrącę informację, którą na pewno już dobrze znacie, bo to powtarzam jak mantra w każdym czytaniu, ale rozkład jest ogólny. Nie z każdym zarezonuje, dlatego zachęcam, żebyście sprawdzili jeszcze filmy ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. I teraz tak, ja robię rozkład z tendencją, że tu jest Wasza energia, tu energia Waszego partnera. Ale jeżeli okaże się, że bardziej rezonuje z Wami ta strona, a ta strona z partnerem, to po prostu sobie wszystko poodwracajcie na zasadzie odbicia lustrzanego i wtedy dopasujcie już do swojej sytuacji. No dobrze, przechodzimy do czytania. Co myślicie na temat swojego partnera? Mamy kartę 8 denarów. Staracie się pracować nad związkiem. Na pewno uważacie, że jest to osoba stabilna, konkretna, dająca Wam poczucie bezpieczeństwa materialnego, jest pracowita, stara się i dąży do tego, żeby pracować nad związkiem, tak, żeby dokładać wszelkich starań do tego, żeby było między Wami dobrze. Więc na pewno tutaj w Waszych oczach Wasz partner jest osobą odpowiedzialną, pracowitą i taką, z którą można się dogadać, można wypracować coś wspólnie, tak? Czyli po prostu dojść do jakiegoś porozumienia, ewentualnie jak są jakieś zgrzyty, jakieś niedopowiedzenia, to jest szansa, żeby skupić jego uwagę na tym
i po prostu dać do zrozumienia, żebyście poprawili coś w tej relacji lub razem wspólnie popracowali nad jej pozytywnym rozwojem. Więc tutaj na pewno jest konkret, traktujecie to poważnie i skupiacie się na tym, żeby wasz partner i wy razem tutaj pozytywnie pracowali nad tą relacją. Więc bardzo fajnie. Co czujecie do swojego partnera? Teraz trochę inaczej zrobię. Najpierw was tutaj, później partnera. Co czujecie? I mamy tutaj pazia mieczy. Zbieracie informacje na temat swojego partnera. Być może go obserwujecie, badacie w jakiś sposób, kontrolujecie. Może być lekka nutka zazdrości. Może być to jest na pewno świeże, tak? To jest coś, co dopiero analizujecie, czy warto, tak? No musicie poobserwować dokładnie, co dalej się wydarzy, więc teraz jest takie chłodne analizowanie sytuacji, jakiś początek, tak? Jakiś początek, jakaś tutaj może mała deklaracja jest, ale zobaczymy, co dalej się z tego tutaj rozwinie. Oczywiście ja później podokładam karty. Ta informacja może też mówić, że na przykład wasz partner może być z jakiegoś znaku powietrznego, bliźnięta, waga bądź wodnik, tak? Którego skrzętnie tutaj obserwujecie, macie go na uwadze i na pewno nie jest wam w jakiś sposób obojętny. Teraz wasze zamiary. Mamy królową buław, czyli na pewno wasz partner jest dla was niezwykle atrakcyjny, na pewno jest jakieś pożądanie, chcecie romansu, chcecie przebywać w otoczeniu tego swojego partnera. Jest jakieś takie przyciąganie fizyczne, tak? Czyli na pewno pod względem fizycznym jest tutaj ok. No i chcecie romansu, chcecie tutaj tego pożycia wspólnego, wspólnego takiego podróżowania, jakichś takich ekscytacji wspólnych przeżyć jak najbardziej. Jest dynamizm, jest aktywność, jest ogień. Jest taka no taka więź bardzo taka nieemocjonalna, może nawet tylko taka fizyczna, tak? Jest taki pociąg. Bardzo się po prostu podobacie swoim partnerowi, no i wasz partner też niezwykle jest dla was pod względem takim seksualnym atrakcyjny. Więc tutaj romans na pewno. Zobaczymy, co dalej. Co myśli o was wasz partner? No, wasz partner po prostu dwa kielichy. Uważa, że jesteście jego bratnią duszą, jest miłość, bardzo was kocha, dobrze się czuje w waszym towarzystwie, jest porozumienie i jest to takie spełnienie, tak? Czyli on przy was czuje się bezpiecznie, ten związek, wasz partner uważa, że ten związek jest budowany na przyjaźni, na takiej serdeczności i możecie po prostu czuć się swobodnie w towarzystwie swojego partnera, tak samo partner w stosunku do was, tak? Czuje się swobodnie, czuje się rozumiany. No, dwa kielichy to jest po prostu zakochanie, miłość, szczęście, porozumienie ciała, porozumienie ducha, wymiana uczuć, tak? Czyli jest odwzajemnione uczucie. Więc wasz partner jak najbardziej tutaj jest wami zainteresowany i po prostu was kocha, tak? Co ma w sercu? No i w sercu ma trzy buławy, tak? Czyli dobre widoki na przyszłość. On chce budować coś z wami, chce wędrować wspólną ścieżką życiową. To jest oczekiwanie na jakieś dobre rezultaty, tak? Czyli naprawdę tutaj spełniły się jakby jego marzenia. On uważa, że wszystko, co miał zrobić, to już zrobił, bo wybrał was jako swojego partnera życiowego, tak? Trzy buławy, karta mówiąca o dobrym wyborze, o dobrym inwestowaniu, dobrym lokowaniu uczuć, tak? Więc to jest dobra decyzja i on teraz po prostu oczekuje na to, że będzie jeszcze lepiej i razem po prostu będziecie budować swoją przyszłość, tak? Kroczycie wspólnie jedną ścieżką życiową, tak? Według niego, więc to jest dobry wybór. Teraz tylko czekasz, to się będzie pozytywnie dalej rozwijało.
No i zamiary waszego partnera. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy mówi o takim troszeczkę odizolowaniu się być może od was, być może unikaniu takich zbliżeń fizycznych nawet, bo to karta mówiąca o zimnej sypialni. Jakiś taki chłód, rekonwalescencja, odpoczynek po czymś, chwilowa taka pauza. I o tym też mówi nam tutaj karta Wisielca, tak? Że chwilowo może być jakiś taki zastój, chwilowo może być przełożenie czegoś na potem, jakieś takie zawieszenie, jakieś takie chwilowe wycofanie, wyobcowanie. Wasz partner ucieka gdzieś w samotność, tak? Czyli na razie może być tak, że on odmawia wam takiego wspólnego jakiegoś, wy na przykład macie tutaj ogień i wy byście chciały działać, czyli gdzieś razem wychodzić, wspólnie spędzać wieczory, nie wiem, wypad do kina, jakaś wycieczka, jakaś podróż, a wasz partner nie, on woli zostać w domu, on teraz odpocząć chce od tego wszystkiego, chce się zastanowić, troszeczkę tak jakby was w rezerwę odsuwa. Nie wiem, co jest tym spowodowane, no zaraz zobaczymy, bo ogólnie na pewno miłość jest, tylko jakieś tutaj z jego strony jest taki chłodek, troszeczkę chłodem bije tutaj od niego, od tego waszego partnera. No zobaczymy, jak to dalej się tutaj wykreuje. I teraz tak, jak traktujecie swojego partnera? No właśnie, i mamy tutaj króla mieczy. Troszeczkę surowo go traktujecie, zbyt często go oceniacie, krytykujecie, być może decydujecie za niego. Jesteście w tym tacy chłodni, tacy bardzo analityczni, bardzo tacy być może poranieni wcześniej, tak? I dlatego jest taka teraz krytyka, taki osąd, takie dochodzenie jakiejś prawdy, tak? Więc tutaj no, jest chłodek i ten miecz jest wymierzony tutaj w waszego partnera, więc coś będziecie chcieli wyjaśniać. Wręcz będziecie żądać jakichś wyjaśnień, jakichś rozstrzygnięć. Być może też odcinacie się troszeczkę od partnera, tak? Właśnie dajecie ten taki chłód. No zaraz zobaczymy, bo to troszeczkę takie pomieszanie z poplątaniem mi tutaj wyszło. Jest tych mieczy. Być może też chodzi o jakiegoś wodnika, bliźnięta bądź wagę, tak, o jakiś znak tutaj powietrzny. No dobrze, zobaczmy teraz, jak traktuje was wasz partner. No i jest bierność. Chciałby coś robić razem, ale nie zdecydował się jeszcze, tak, na coś konkretnie. Mimo że mamy tutaj parę, która coś wspólnie próbuje tutaj stworzyć, wspólnie pielęgnują tutaj ten swój ogród, tylko jest to takie no troszeczkę niezrównoważone, więc wydaje mi się, że jakby wasz partner tutaj czekał na to, co wy zrobicie, jaką wy konkretnie podejmiecie decyzję, tak jakby chciał wam tutaj przekazać tą pałeczkę, jakbyście wy chcieli tutaj zadecydować. Być może tutaj wy tym mieczem grozicie i on po prostu boi się albo idzie na jakieś ustępstwa. Co jest między wami? Co was łączy bądź dzieli? No właśnie. I tak, dla jednych może być to jakaś rywalizacja, na przykład, no tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą pozycję w związku, tak? Ktoś kogoś tutaj próbuje dominować za bardzo i jest taka zawziętość, zaciekłość, że jedno drugiemu nie chce ustąpić. Z drugiej strony może być też rozemocjonowanie, mogą być jakieś właśnie takie chore sytuacje, związane z jakąś agresją, z jakimiś awanturami, nawet przemocą. No jakaś kość niezgody tutaj między wami jest. Jakaś tutaj taka bardzo silna rywalizacja, takie nieustępstwo, ale też wytrwałość i odwaga, tak? Każdy broni swoich racji i jest zamieszanie, tak? Jest w tym zamieszanie, więc to jest między wami. Och, moje kochane koziorożce, no co tu się dzieje? Czemu jest taka jakaś, bardziej mi to wygląda na sprawy intymne, że wy byście chcieli, a wasz partner nie chce, odsuwa się od was, jest taki chłód i to być może psuje tutaj tą relację, bo ogólnie się kochacie, jest to zainteresowanie,
Na pewno jesteście ku sobie bardzo, ale jest jakaś bierność. Nie możecie się dogadać być może w sprawach tutaj intymnych, tak? Bo wy byście chcieli, macie ten ogień, a partner no jakoś tutaj izoluje się, tak? Być może chce uleczyć jakieś zranienie, albo być może wasz partner chce po prostu, stara się uleczyć tą waszą relację, bo coś tam z waszej strony być może tutaj jest jakiś chłód, tak? Bo to wygląda tak, jak wy byście czekali, partner czeka i przez to są jakieś konflikty, tak, niedopowiedzenia, bo żadne z was tak naprawdę nic nie robi w tej kwestii, żeby coś powyjaśniać, tak? No jest to zawieszenie, jakieś przemyślenia takie wewnętrzne. Dobrze, najbliższe dni w relacji. Bardzo fajnie, mamy dziesiątkę denarów, czyli jest rodzina, jest zgodność, coś zaczniecie wspólnie tutaj realizować, dogadywać się jak partnerzy, nie tylko w sferze tutaj uczuciowym, ale też w materii właśnie, tak? Być może zamieszkanie razem, ci z Państwa, którzy nie mieszkają, być może kupno domu, jakieś nieruchomości, być może założenie, przypieczętowanie rodziny, tak? Już po prostu, żeby być na tych równych prawach, także urzędowo-materialnych, tak? Czyli tworzymy wspólny majątek, dorabiamy się wspólnie, coś razem tworzymy materialnego. Czyli rodzina. Bardzo dobrze, bo tworzycie rodzinę i jest tu takie porozumienie. Zobaczcie, to jest bardzo sympatyczna, piękna karta. Te postaci tutaj na tej karcie są serdeczne, uśmiechnięte, patrzą sobie w oczy, czyli jest jakieś porozumienie. Dzielą się wspólnie jakimś winem, tak, w winiarni. Kosztują, smakują. I są tacy no, zwróceni, tak jak na tej karcie tutaj kielichów, tak, tych dwóch kielichów, czyli jest to porozumienie. No dochodzicie tutaj być może do jakiegoś wspólnego takiego jakiegoś kompromisu, porozumienia. No, wyostrzasz? No nie chcę wyostrzyć. No ale widzicie o co chodzi, tak, że te postaci są zwrócone znowu ku sobie, tak. I z taką serdecznością, z uśmiechem. Więc bardzo ładnie. Połowa miesiąca, kochani. Połowa miesiąca mamy rycerza mieczy, czyli pojawiają się jakieś nowe wiadomości. Mogą się też pojawić jakieś takie znowu gwałtowne, niespodziewane wydarzenia, ale może też na przykład pojawić się osoba z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Więc wydaje mi się, że tutaj dużo koziorożców ściągnęłam energetycznie, którzy właśnie mają za partnera kogoś ze znaku powietrznego, tak? Więc tutaj znowu jakaś może być dyskusja ostra, ale też taka pewność siebie, jakieś sprawy być może ruszą do przodu. No i mamy końcówkę miesiąca odejście, tak? Albo powrót. Ósemka kielichów, odejście emocjonalne, zostawiamy wszystko tak jak jest. I idziemy odpocząć, idziemy doprowadzić się do równowagi emocjonalnej. To może być też taka sytuacja, że no niestety będzie pożegnanie z jakimś partnerem, co dla niektórych. Być może tutaj chodziło też o jakieś sprawy majątkowe, żeby uregulować. Dla innych koziorożców może być to znowuż powrót, tak? Bo ósemka kielichów to jest taka karta mówiąca o tym, że jeżeli poczujemy równowagę emocjonalną, w każdej chwili możemy wrócić, bo nie zamknęliśmy ze sobą drzwi, nie spaliliśmy mostów, kicia, uciekaj, uciekajmy stąd. Nie przeszkadzaj w filmie. Właśnie tak powrót może być, tak? Powrót może być po jakiejś tam długiej jakiejś tej separacji. No ale już patrzymy, wyjaśniamy kartami, o co tutaj chodzi. Najpierw sobie wyjaśnimy. Najpierw sobie wyjaśnimy tego pazia mieczy w sercu koziorożca. O co tutaj chodzi? Czego wy tak wypatrujecie tutaj? I to jest karta maga. I tak jak mi się wydawało, chcecie przejąć pełną kontrolę nad swoim tutaj partnerem, tak? Wy chcecie tutaj decydować, wy manipulujecie, wydaje mi się, że swoim partnerem, być może go troszeczkę wykorzystujecie, naginacie niektóre sprawy, po prostu chcecie, żeby on grał tak, jak wy mu
żeby on, przepraszam, tańczył tak, jak wy mu zagracie, tak? Czyli no, jest jakaś tutaj manipulacja, jakaś kontrola, straszna kontrola nad partnerem, tak? To może być też kontrola nad swoimi emocjami, to może być kontrola nad tym, żeby za bardzo nie oddać się jakiemuś uczuciu takiemu, nad którym właśnie nie trzymacie tutaj jakiejś właśnie kontroli. Mag mówi o nowym etapie. Być może chcecie coś zmienić w swoim związku, być może coś Wam nie pasuje. No zobaczmy dalej. Dlaczego traktujecie tak ostro swojego partnera? Dlaczego jest ten król mieczy? I znowu się pojawia karta czterech mieczy. Ogólnie król mieczy jest to poraniony mężczyzna, poraniona osoba. Po jakimś nieudanym związku, po jakichś zadrach, jakichś krzywdach, które ktoś kiedyś w przeszłości Wam zadał. To może być rozwodnik, to może być ktoś właśnie, jakiś wdowiec. Ktoś, kto bardzo wycierpiał, tak? I teraz chce to uleczyć. On potrzebuje czasu, żeby dojść do równowagi, żeby po prostu zrehabilitować się. Jest potrzebna ta rehabilitacja i ciała fizycznego, i ciała energetycznego, tak? Czyli musicie się po prostu doprowadzić do jakiejś równowagi. Być może Wy zachowujecie się tutaj jak ten lekarz, tak? Bo król mieczy jest to też karta mówiąca o wysokim jakimś stanowisku, też może być to lekarz, tak? I Wy się bawicie w takiego lekarza, żeby uzdrowić tą relację. Staracie się naprowadzić tutaj partnera na jakąś odpowiednią ścieżkę, odpowiednią drogę, chcecie coś mu wskazać, tak? I być może walczycie o tą relację, żeby ją po prostu uratować, wyleczyć i nakierunkować na inny tor. Bo wydaje Wam się, że Wasz partner jakoś tutaj no, nie dogaduje się z Wami, dlatego te konflikty ciężko tutaj się pokazują i chcecie to jakoś ukierunkować na inny tor. Coś tutaj uzdrowić, coś ewidentnie chcecie tutaj uzdrowić. Zobaczymy, dlaczego są dwie buławy od strony partnera. Ta bierność. Tak, bo on tutaj się czuje zwycięsko w tym związku i on czuje się jak wódz, on się czuje jako przywódca, czyli ta być może silniejsza strona Waszego związku, co Wam absolutnie nie pasuje tutaj. Absolutnie Wam tutaj to nie pasuje, że on się czuje taki wywyższony, on się czuje taki mądrzejszy, bardziej zwycięski, tak? W tym taki wódz, przywódca w tej relacji. Dobrze, dlaczego jest pięć buław? Bo jest 10 denarów. Mogą tu chodzić, może tutaj chodzić o jakieś kłótnie, o mieszkanie, o jakieś sprawy spadkowe, majątkowe, coś, co wiąże się z rodziną wielopokoleniową, czyli jakiś dorobek Waszego życia, jakieś duże pieniądze, mieszkanie, więc tutaj właśnie głównie są konflikty na podłożu materii, tak? Więc to jest kością zgody między Wami. Być może brakuje tej materii. Ja teraz tak kojarzę czytanie z wodnikiem odnośnie miłości na maj. Więc ci z Państwa, te koziorożce, które mają coś wspólnego z wodnikiem, bo ewidentnie tutaj dużo tego powietrza wychodzi, właśnie nie wiem, czy nie chodzi tutaj o jakieś pieniądze, które są tylko tą jedyną kością niezgody, która powoduje, że jednak te uczucia jakoś są blokowane. Jakaś tutaj jest właśnie zadra, która powoduje, że nie możecie w pełni cieszyć się swoją obecnością, bo tam u tego wodnika też wychodziło, że niby wychodził też koziorożec, wychodziły znaki ziemskie i że niby jest wszystko ok, ale są problemy w związku z materią. Więc tutaj no, mówię, te koziorożce, które mają coś wspólnego z wodnikiem, z bliźniętami bądź z wagą, odsłuchajcie sobie te filmy swoich partnerów i zobaczcie, jak tam karty właśnie
sugerują i dają nacisk na tą materię, tak? Czyli coś związanego tutaj jest z rodziną, z jakimiś pieniędzmi rodzinnymi, z mieszkaniem, z domem, z jakimiś inwestycjami, być może firmą jakąś rodzinną, być może jakimiś oszczędnościami, coś związane jest z materią i oto ciągle są jakieś awantury, jakieś kłótnie, być może rywalizacja o pracę, też o finanse, kto więcej zarabia, no nie wiem, jak tam jakieś ambitne bardzo osoby są. Coś tutaj nie gra w tej materii i wy staracie się to uzdrowić, a wasz partner cały czas czuje się na piedestale i tak jakby nie chciał dostrzec tego, tak? Według niego wszystko jest ok i wy robicie dramę po prostu bez sensu. No a koziorożec niestety lubi stabilizację materialną. On w takiej sferze ubogiej źle się odnajduje, tak? To jest pracoholik, to jest osoba, która lubi skupiać się na pracy, lubi mieć zaplecze finansowe i stać twardo na ziemi, tak? I wiedzieć, co mam. Dobrze. Zobaczmy teraz, o co chodzi tutaj z tą czwórką mieczy waszego partnera. Dlaczego jest ten chód taki i takie wycofanie. I mamy tutaj kartę głupca. Jakiś nowy początek. Jakiś nowy etap w waszym życiu. Być może wasz partner coś chce zaryzykować, być może chce zacząć od początku, dlatego chce też uleczyć tą relację, tą sytuację między wami. Być może jest to troszkę nieprzemyślane, być może jest to takie rzucanie się z motyką na słońce, ale jakiś nowy początek. Być może też chodzi tutaj o dzieci. Też może być taka informacja. Ogólnie głupiec to jest właśnie taka odważna decyzja, kroczenie w nowy etap, ale troszeczkę jest to nieprzemyślane i troszeczkę ryzykowny krok. Dobrze, królowa buław, królowa buław. Równowaga. Czyli wy chcielibyście tej równowagi w każdej sferze swojego życia w związku, tak? Czyli i w materii, i w uczuciach, i w sprawach intymnych. Chcielibyście, żeby było po prostu wszystko ok. I chcielibyście kontrolować tą sytuację w taki sposób, żeby nie było przesytu w jakąkolwiek ze stron, tak? Jeżeli chodzi o emocje, czy chodzi o wasze zachowanie, żeby po prostu było spokojnie, żeby było normalnie i bez jakichś takich właśnie udziwnień, tak? W jakiejkolwiek strefie waszego tutaj życia. Dobrze, o co chodzi z tą dziesiątką denarów? Paś kielichów, czyli jakieś rozemocjonowanie, ale też nowe, dobre wiadomości i nowe, pozytywne emocje i uczucia odnośnie tutaj właśnie rodziny. Więc może coś tutaj się zacznie polepszać albo po prostu pojawi się coś nowego, tak? Też może być taka sytuacja. To jest karta przyjaźni, karta spełniania swoich marzeń, poprawiania sobie samopoczucia, tak? Paść kielichów to jest taka wrażliwa energia, ponieważ jest to młoda energia, zazwyczaj dziecka do 18 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, więc być może tutaj jakieś sprawy też dotyczące dzieci mogą się pojawić, ale raczej bym stawiała na jakieś świeże, nowe uczucia, ponieważ to, co będzie się u was działo w związku, więc pojawią się jakieś pozytywne emocje w związku z jakimiś pieniędzmi bądź sprawami majątkowymi waszego dorobku życia. Dobrze, co to jest ten rycerz mieczy? Połóż się. To jest paś mieczy. Czyli jakieś nowe wiadomości, moi kochani. Szybkie nowe wiadomości, jakieś informacje. Bardzo szybko tutaj do was idą, tak? Więc coś nowego się w połowie miesiąca dowiecie. No i ósemka kielichów. Od czego jest to odejście? Czy żegnacie partnera bądź sytuację?
Rydwan. Karta podróży, karta wyjazdów, karta takiej umiejętności pogodzenia wszystkich spraw. Przejmujemy kontrolę, jesteśmy tak zdeterminowani, że przejmujemy po prostu kontrolę nad daną sytuacją, ale to jest też karta sukcesu. Więc być może tutaj żegnacie jakieś stare sprawy, które po prostu między Wami tutaj się działy i teraz po prostu zaczyna się jakiś nowy, lepszy etap w Waszym życiu. Karta Rydwanu jest to karta zodiakalnego raka, mówiąca właśnie o sukcesie, mówiąca o tym, że zaczyna się kontrola nad Waszymi sprawami, że zwycięsko, z determinacją dopinacie te sprawy na ostatni guzik, tak? Czyli Rydwan może właśnie mówić jakieś szybkie ruszenie spraw do przodu, ale też wyjazd, jakaś podróż, tak? I być może te wiadomości, które tutaj dotrą w połowie miesiąca, będą dotyczyły właśnie wyjazdu i na jakiś czas zwiastowały tutaj między Państwem rozłąkę. Dobrze, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, co karty anielskie tutaj chcą Państwu doradzić. Proszę o szóstą kartę z dołu. Szósta karta z dołu. Wsparcie miłosne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Zachowaj otwarty umysł. Tak wygląda ta karta. Twoja bratnia dusza może różnić się od Twojego wyobrażenia ideału. Już czytamy, o co tutaj chodzi. Już patrzymy. Zachowaj otwarty umysł. Romantyczne anioły zesłały Ci tę kartę jako przypomnienie, byś pozostał otwarty na możliwość, iż Twoja bratnia dusza będzie różniła się od dotychczasowych wyobrażeń o niej. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zwykłeś się spotykać z określonym typem osób. Wyciągnąłeś tę kartę, by ułatwiła Ci ona odnalezienie Twojej bratniej duszy. Ta karta może sygnalizować, że już być może przedstawiono Ci Twoją bratnią duszę, lecz mogłeś przeoczyć jej romantyczny potencjał. Daj sobie czas na pozostanie różnych typów osób, na poznawanie różnych typów osób, nawet jeśli początkowo nie wyczuwasz w stosunku do nich przeciągania. Dzięki temu nie tylko nauczysz się czegoś więcej o sobie, lecz także możesz poznać kilku nowych przyjaciół. No właśnie. Dobrze, moi kochani. To by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca maja. Dużo miłości, radości, zrozumienia, zgody. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, dlatego nie z każdym będzie rezonować. Weźcie te karty tylko, które odpowiadają Waszej sytuacji życiowej oraz odsłuchajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a teraz zapraszam wszystkie samotne koziorożce. Zobaczymy, co tam u Was karty chcą ciekawego zapowiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie samotne koziorożce. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc maj bieżącego roku. Zobaczymy sobie, czy jest okazja poznać kogoś fajnego, wartościowego. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować, dlatego obejrzyjcie jeszcze film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Karty potasowane, teraz przekładamy i już patrzymy. Pierwsza karta, Wasza przeszłość, czyli źródło problemu, co takiego się wydarzyło, kochani. Boże, jak ja patrzę. Co takiego się wydarzyło, że jesteście teraz samotni? Przyczyna. Przyczyna z przeszłości. Przyczyna samotności. Osiem denarów. Dobrze. Karta druga. Teraźniejszość z takim przeciągnięciem do nawet 3 miesięcy w jedną bądź w drugą stronę, czyli obecna sytuacja. Wasza obecna sytuacja. Diabeł. Na razie wygląda tutaj jako pracoholizm, ale zobaczymy, co dalej. Trzecia karta, Wasza przyszłość. Co się takiego wydarzy w najbliższej przyszłości? Czy jest szansa wejść w jakiś związek?
Jest, oczywiście, pojawia się rycerz buław, super i to bardzo szybko, ktoś atrakcyjny, ktoś bardzo taki dynamiczny, aktywny, z kim na pewno nie będziecie się nudzić. Karta czwarta mówi o tym, co wy w ogóle na ten temat myślicie i czy jesteście zadowoleni z takiego obrotu spraw. Już patrzymy. Cztery miecze, kurczę, często wychodzi ta karta w czytaniach, takie po prostu odizolowanie się troszeczkę, ucieczka. Strach przed czymś, albo po prostu leczenie się po jakimś nieudanym związku lub po jakiejś nieudanej po prostu relacji. Karta piąta, rada, co możecie zrobić, żeby było lepiej, żeby no, tutaj mieć możliwość poznania kogoś. Dwa kielichy, no fajna rada, zakochać się, no żeby to było takie proste. To by było fajnie, ale być może poszukać wśród osób, przyjaciół, znajomych. Być może jest ktoś, kto już wam tam po prostu gdzieś z ukrycia was kocha, marzy o was, tak? Kto jest przyjaźnie do was nastawiony, tylko wy nie widzicie tej osoby. Dobrze, karta szósta. Czyli są jakieś sytuacje bądź osoby, które wam przeszkadzają w osiągnięciu celu. Już patrzymy. Przeszkody. 10 kielichów. Czyżby rodzina? Czyżby rodzina? No 10 kielichów w przeszkodzie to taka dziwna historia, no ale zobaczymy dalej. I wynik, jak kończy się miesiąc. I mamy kartę małżeństwa, kartę papieża. W tle czytania mamy kartę 9 buław. O. No dobrze, już patrzymy, kochani. Więc tak, sytuacja, która powoduje, że jesteście obecnie sami. Wydaje mi się, że zbyt dużą uwagę poświęcacie pracy, tak? Być może ta praca pochłania no, większość waszego czasu. Albo wam się później nie chce, albo po prostu no, nie macie już ani ochoty, ani czasu, żeby po prostu wyjść gdzieś i udzielać się towarzysko, gdzie jest szansa poznać kogoś, tak? Więc skupiacie się na pracy, na materii, jak to typowe koziorożce. Praca jest najważniejsza. Nawet co niektóre mogę tutaj powiedzieć, że są pracoholikami, tak? Ponieważ przy tej karcie diabła, która mówi o takim uzależnieniu, o zniewoleniu i takiej po prostu nawet nerwówce, tak? Z powodu tego, że no, tak uciekacie tutaj w tą materię. I teraz tak, wasza obecna sytuacja, właśnie karta diabła. Z jednej strony jest to fajna karta, bo to jest wasza karta, to jest wasza energia, czyli po prostu jesteście sobą. Typowe koziorożce, typowe zachowania, czyli nacisk na materię, tak, być może uzależnienie od tego, być może trochę nerwowo może być w tej kwestii, po prostu wkurzacie się tak, że pracujecie i naprawdę nie macie czasu na to, żeby tam interesować się, bądź się interesujecie, macie w głowie taką informację, zdajecie sobie z tego sprawę, że no, powinniście być może z kimś być, ale być może co niektórym jest tak wygodnie, jest wam dobrze jak jest, tak, jesteście sobą, robicie swoje, realizujecie się w swoich przekonaniach, w swoich planach i jest wam dobrze, jak jest, tak? Co u niektórych mogą się pojawiać jakieś romanse, jakieś takie po prostu skoki w bok, chwilowe jakieś uniesienia, ale no to nie jest nic trwałego, tak? To są po prostu jakieś takie spotkania tylko w celach matrymonialnych, nic więcej. No i moi kochani, przyszłość. Co się wydarzy? No, jedzie tutaj do was jakiś romans, jakiś flirt, jakaś nowa przygoda. Być może jest to mężczyzna z trygodu ognia, baran, lew bądź strzelec. Około 35-38 lat, chociaż niekoniecznie. Może być to osoba też bardzo pracowita, bardzo aktywna, taka mobilna, dynamiczna, lubiąca sport. Może to być osoba, która przyjedzie do was, być może z innego miasta.
Być może to jakaś wspólna podróż, wspólny wyjazd, albo gdzieś wyjedziecie na przykład do ciepłych krajów na majowy weekend i tam poznacie kogoś fajnego, albo po prostu wejdziecie w jakiś taki romansik, tak? Więc tutaj coś nowego się zbliża, jak najbardziej, więc jakaś tutaj relacja ma szansę się zapoczątkować. Co wy na ten temat myślicie? No myślicie tak z dystansem, że tak powiem. Próbujecie całą tą swoją historię tutaj uczuciową w jakiś sposób uleczyć. Troszeczkę jesteście ostrożni, troszeczkę wyobcowani. Siedzicie w domu, dajecie sobie chwilę na wytchnienie, na spokojnie po prostu zastanawiacie się nad tym. Być może musicie uleczyć się po jakimś poprzednim nieudanym związku albo po prostu dojrzeć do jakiejś sprawy. Być może chodzi tutaj o jakiś odpoczynek, tak? O jakiś relaks, zbieranie na nowo energii. To jest też karta obserwacji, jak najbardziej. Być może gdzieś tam poszukujecie, przeglądacie internet, z takiego ukrycia obserwujecie swoje obiekty zainteresowań, tak? Więc tutaj może być też taka sugestia, że wy po prostu na razie nic nie robicie, tylko obserwujecie z bezpiecznej odległości. No i co radzi Tarot? No Tarot radzi, żebyście znaleźli wreszcie tą drugą połówkę, tak? Czyli po prostu zakochajcie się, bawcie się, wychodźcie do ludzi, okazujcie uczucia. Co jeszcze? No bądźcie w parze, tak? To jest dwójka, dwa kielichy, no piękna karta zakochanych osób, porozumienia dusz, porozumienia ciała, wymiana uczuć, okazywanie sobie uczuć, tak? Wsparcie w miłości, okazywanie sobie takiej właśnie troski. Zobaczcie, ten mężczyzna obejmuje ją, przygarnia tą kobietę, tak? Więc tak jakby mówił po prostu bez słów, jesteś moja, jesteś tylko dla mnie stworzona przez ten świat. Więc no, karty radzą, żebyście tutaj zastanowili się nad tym i poszukali tej swojej bratniej duszy. Być może ona się pojawi już w maju. I teraz przeszkody, sytuacje bądź osoby. Mamy tu 10 kielichów, czyli być może chodzi tutaj o jakieś wartości rodzinne, być może chodzi o to, że jesteście być może po rozstaniu, być może niektórzy są w związku, ale jakimś nieudanym i na przykład chcą jakiegoś skoku w bok. Może być też taka sytuacja, że na przykład rodzina naciska, tak? Na przykład rodzice. Bądź no, ktoś z waszego najbliższego otoczenia, przyjaciele, tak? Być może jest jakiś nacisk, więc wymuszają coś na was. Być może są jakieś takie głupie teksty, dogryzanie, docinanie, tak? Oj, ty to byś może wreszcie już mógł sobie kogoś znaleźć, tak? Mówię tutaj do takich rasowych kawalerów i panien, do takich osób, które naprawdę już dłużej są singlami. Więc rodzina może tutaj stwarzać jakieś takie problemy, tak? Rodzina bądź najbliższy przyjaciele, ktoś, kto daje wam takie bezpieczeństwo emocjonalne, komu możecie zaufać, zawsze się poradzić, ale tym razem będą to jakieś takie kazania, nie dobre rady, tylko takie kazania, takie mądrowania się i próba układania waszego życia za was, tak? Na zasadzie takiej swatki, więc tutaj no, uważajcie na jakichś członków rodziny, bo ktoś może tutaj za bardzo, czasami jakaś babcia, czasami jakiś dziadek, oj, mógłbyś już się ożenić, tak, mogłabyś już wyjść za mąż, tak, na wnuki czekamy, więc to tego typu takie teksty mogą być, tak. No dobrze, kochani, ale pięknie się to kończy, ponieważ mamy kartę papieża, ogólnie karta małżeństwa, więc być może... Być może jest szansa, że tutaj się ktoś pojawi. Jest to też karta zodiakalnego byka, więc może to być kawaler spod takiego znaku bądź panna. Co jeszcze? To jest taka szczególna ochrona, jakieś powołanie, tak? Osoba, jakaś tradycja i osoba z nią związana, więc jest tutaj jakaś dobra rada, być może pojawi się, kto dobrze wam doradzi, a być może po prostu jest to karta mówiąca o tym, że być może jest szansa na jakiś związek małżeński, na jakąś trwałą, dobrą relację, tak? Więc to bardzo fajna karta. Być może ktoś spod znaku zodiakalnego byka. Ponieważ są to duże arkana, może to się
przeciągnąć jeszcze w czasie do 2-3 miesięcy, nawet do pół roku. W tyle mamy 9 buław mówiące właśnie o samotności, tak? I że Wam już jest ciężko z tą samotnością, ale Wy się nie poddajecie, tak? Że jeszcze, no, jeszcze dajecie sobie szansę, a nóż widelec jeszcze spróbuje, czyli nie odpuszczacie, mimo że już być może tyle razy, żeście się sparzyli, tyle razy ponieśliście w jakimś tego stopnia, w jakimś znaczeniu klęskę, tak? Jeśli chodzi tutaj o uczucia, to wytrwale dążycie dalej, mimo że jesteście już troszeczkę poturbowani, zbyt niemiło doświadczeni przez te wszystkie jakieś tam historie miłosne, to dalej wytrwale szukacie i wierzycie, że znajdziecie tą swoją bratnią duszę, tą swoją przeznaczoną miłość, tak? Więc taka karta takiego upartego dążenia do celu, ale też ostrożności i trochę czekania na odpowiedni moment, tak? Że to nie jest jeszcze ta osoba, ja jeszcze poczekam, ja jeszcze poszukam, no ciężko mi jest, ale dam radę. Jeszcze uparcie dążę do celu, więc fajnie, więc brawo. Dołożymy sobie, kochani, kilka kart, bo mnie tutaj intryguje ta czwórka mieczy. Dlaczego Wy tak obserwujecie w samotności z takim dystansem? Być może nie chwalicie się też, bo ta rodzina tutaj zaraz by, ojej, ojej, ja już jakieś takie głupie historie wymyślała. Dobrze, o co chodzi tutaj z tą czwóreczką mieczy, moi kochani? Czwórka mieczy, proszę wyjaśnienie, czwórki mieczy. Karta księżyca. Wy się troszeczkę łudzicie, ale też właśnie w ukryciu, czyli niejasne sytuacje. Czyli tak jak powiedziałam, siedzicie w ukryciu i obserwujecie z bezpiecznej odległości, tak? Żeby po prostu nie chwalić się gdzieś, nie afiszować, oj, że ja to chcę sobie kogoś znaleźć, nie wiem, na pokaz wszystko robię, tylko nie. Bezpiecznie w swoim domku, w swoim ukryciu obserwuję, analizuję, przeglądam jakieś oferty, być może już z kimś koresponduję, być może z kimś nawiązuję jakieś relacje i robię to dyskretnie, nie afiszując się, tak? Czyli w tajemnicy, ukrywam coś przed światem, robię to w tajemnicy. Dobrze, karta diabła. To jest Wasza karta, ale zobaczymy. Karta wychodzi mi tutaj wisielca, czyli jakiś zastój, jakieś zawieszenie. Być może była zdrada, być może w poprzedniej relacji ktoś Was nieładnie potraktował i właśnie teraz Wy musicie się, zanim ruszycie w nową historię miłosną, uwikłacie się w jakiś romans, chcecie to dokładnie przemyśleć, przeanalizować, dać sobie chwilę wytchnienia, takiego zawieszenia, być może odłożenia jakiejś spraw na potem, ponieważ nie chcecie popełniać tych samych błędów i teraz uważacie, że inaczej do tego podejdziecie, już z taką mądrą głową, z takim oświeceniem, z dobrym wyborem i z dobrym pomysłem na to, czego oczekujecie w związku. Dobrze, tego rycerza buław teraz zobaczmy, kto to tu nadjeżdża. Sprawiedliwość, karta sprawiedliwości, czyli no, jakaś równowaga tutaj zajdzie. Może to być też osoba spod znaku wagi. Sprawiedliwość. Mogą tutaj być związane jakieś wyjazdy, na przykład służbowe, jakieś planowanie podróży, tak? Więc jakiś wyjazd w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że po prostu poznacie kogoś na jakiejś tutaj wycieczce albo jakiejś delegacji, na jakiejś podróży, być może zawodowej, więc tak tutaj się to kreuje. Dziesiątka kielichów. Karta śmierci. Tak, czyli karta transformacji, karta zmian, karta przeobrażenia, karta kończenia czegoś złego i zaczynania wszystkiego od nowa, tak? Wasze środowisko musi się przyzwyczaić do tego, że Wy jednak nie jesteście już singlem, tylko po prostu planujecie tutaj no wejść w jakiś związek, tak? Założyć rodzinę i Wasza rodzina musi się do tego dostosować, tak? Wasze otoczenie, przyjaciele pod względem emocjonalnym inaczej musi na to spojrzeć. Ona wie, że musi, jest już gotowa, przygotowana na to. Być może co niektórych to zaboli, zwłaszcza rodziców, jeżeli dorosłe dzieci wyfruwają już z rodzinnego gniazdka.
więc no, mogą to przeżywać, tak? Ale muszą się niestety do tego dostosować, muszą pogodzić się z tą zmianą, tak? To jest też karta uwolnienia się od właśnie jakichś takich poglądów rodziny, przyjaciół, więc bardzo dobrze. No i karta tego papieża. Nowy początek, świat, nowi ludzie i sukces, szczęście, miłość, radość. Czyli moi kochani, nowy etap w waszym życiu, myślę, że uda wam się wejść w jakiś nowy związek, może nie od razu małżeński, ale taki, który na pewno będzie dobrze rokował pod tym względem. Być może gdzieś na jakimś wyjeździe, o którym mówi tutaj ten rycerz buław, być może wyjazd zagraniczny w poszukiwaniu pracy, bądź zmiany pracy, bądź jakaś delegacja, jakiś wyjazd integracyjny, coś związane tutaj ze służbowym wyjazdem, ze służbową podróżą. Jakaś umowa może tutaj też być, właśnie podpisanie jakiejś umowy, no gdzieś jakiś wyjazd, jakaś podróż, wycieczka, coś tutaj jest związane z najbliższą waszą przyszłością, ale to się zakończy super dla was, tak? Spełnieniem marzeń, zaczynacie od nowe życie i to super życie, tak? Zaczyna się coś fantastycznego, jakiś szczęśliwy koniec, szczęście, spełnienie marzeń, dopięcie celu swojej podróży, tak? Dostajecie nagrodę od losu za to, więc nowy etap w waszym życiu, rewelacyjny. Rewelacyjny. Tylko karty radzą, żebyście się nie chwalili tym, no i szukali tej swojej miłości, spełniali się i wytrwale dążyli do celu, tak? Nie poddawali się. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie, co tam aniołki chcą wam powiedzieć. Która karta? Siódma z góry. Zaraz zobaczymy. Siódmą kartę z góry. Siódma karta z góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Prawdziwa miłość, moi kochani. Nic dodać, nic ująć. To romans twojego życia. No to się będzie działo, moi drodzy. To się będzie działo. Już czytamy. Prawdziwa miłość. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ prawdziwa i trwała miłość przybyła do ciebie. Jeśli pytałeś o konkretną osobę, ta karta stanowi potwierdzenie boskiej natury związku z nią. Ten człowiek żywi do ciebie prawdziwe uczucie, a wspólnie jesteście w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności. Nadszedł właściwy moment, by dać wyraz swoim uczuciom. Możesz to zrobić poprzez okazywanie życzliwości, współczucia, uprzejmości oraz wielu innych pozytywnych aspektów swojego charakteru. Dla przykładu, możesz rozpocząć szczerą rozmowę, przez którą wyrazisz swoją prawdziwą miłość. Nawet jeśli będzie to wymagało poruszenia niekomfortowych dla ciebie tematów. Jeśli aktualnie poszukujesz związku, karta ta oferuje ci zapewnienie, że miłość jest już w drodze. Zachowaj wiarę w to, że wspaniały związek jest ci pisany, a co za tym idzie, na pewno do ciebie dotrze. Nie idź na kompromis i nie wiąż się z żadnym nie do końca odpowiadającym ci partnerem. Podstawą dobrego partnerstwa jest przede wszystkim dbanie o siebie i szanowanie własnej osoby. W idealnym związku obie strony pielęgnują to, kim są. Więc moje kochane samotne koziorożce, musicie się dobrze rozejrzeć, bo wydaje mi się, że osoba, na którą możecie zawsze liczyć, na której możecie polegać, którą być może kochacie i to z wzajemnością, jest gdzieś w waszym otoczeniu, tylko musicie wyjść z tej skorupki, z tego ukrycia, no i naprawdę będzie się działo. Jest tutaj przepowiedziana miłość, nawet małżeństwo, nowy etap w waszym życiu, prawdopodobnie na jakimś wyjeździe bądź w jakiejś podróży, w nowym miejscu. I to jest osoba wam przeznaczona, to jest ta prawdziwa miłość, z czego z całego serca wam życzę i o czym mówią karty, tak, że to jest to przeznaczenie. Moi kochani, życzę wam wspaniałego miesiąca maja, dużo miłości, radości, spełnienia.
Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonowało, dlatego zachęcam, odsłuchajcie sobie jeszcze filmiki ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Z tego czytania weźcie te karty, które z Wami rezonują i być może z innymi filmami uda się to jakoś zebrać w całość i dopasować do Waszej sytuacji życiowej. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, zapraszam do kolejnych czytań i do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam.